Dzień dobry. Mazurek jest jednym z najpopularniejszych i myślę, że najpiękniejszym ciastem wielkanocnym. Jest niski i bardzo, bardzo słodki. Ale myślę, że skoro jest pieczony i jedzony tylko raz w roku, to możemy mu wybaczyć bezkarnie tę jego wielką słodkość. Zobaczcie, jak przygotować takie ciasto. Mój mazurek to trzy warstwy. Pierwsza warstwa, zacznę od spodu, to jest właśnie spód, którym jest półkruche ciasto. I żeby go przygotować, wykorzystuję 200 g mąki tortowej, czyli typ 450, 4 łyżek cukru pudru i to takich kopiastych, 100 g masła, 20 g smalcu, jednej łyżeczki proszku do pieczenia, jednej sporej łyżki miodu i jednego jajka. Kolejna warstwa to słodka masa i do słodkiej masy 100 g masła, pół litra mleka, jedno całe jajko, 100 g cukru i 4 kopiaste łyżki kaszy manny. Ostatnia warstwa, czyli wierzch. Ja mam bakalię tylko orzechy tak naprawdę, ale możecie zrobić tutaj dowolną mieszankę. Ja mam 150 g orzechów. Do tego czekolada, w moim przypadku gorzka, jest to 100 g, czyli cała tabliczka i 50 g masła. I do dekoracji płatki migdałów i owoce żurawiny. Do przygotowania spodu potrzebna będzie blacha, ponieważ będzie spód pieczony w piekarniku, więc jeszcze papier do pieczenia. Do przygotowania słodkiej masy będę używała dwóch garnków. W jednym będę gotowała kaszę mannę z mlekiem, a w drugim będę przygotowywała taką masę jajek z cukrem i dlatego tutaj, słuchajcie, mam takie sitko i mam miskę, bo to się powinno robić na parze. Przyda się również bardzo trzepaczka i do połączenia wszystkich składników na kruche ciasto ja używam malaksera, ale możecie to również zrobić ręcznie. To wszystko, zabieram się do pracy. Zaczynam od pieczenia spodu i włączam piekarnik na 180 stopni, grzanie górne i dolne. Ponieważ ja swój spód przygotowuję w malakserze, używam plastikowej końcówki, nie musi być to nóż. I zaczynam od przełożenia do środka masła i smalcu i do tego przyda mi się łyżka na przykład. Moje masło jest dosyć miękkie, także łatwo je połączę z cukrem pudrem, który tutaj przełożę w następnej kolejności. Do masła, smalcu i cukru pudru przysypuję jeszcze łyżeczkę proszku do pieczenia. Zamykam i teraz będę wszystko mieszać, jeżeli macie taką możliwość, to na małych obrotach. Ponieważ takie składniki niekoniecznie będą się chciały połączyć, możecie im pomóc łyżką, po prostu poodklejać je od brzegów. I wszystko teraz znowu mieszam, dopóki wszystkie składniki się nie połączą i nie będą gładką masą. Zobaczcie, jest gładka i jednolita. Teraz do takiej masy wbijam całe jajko. Po pierwszym wymieszaniu warto otworzyć taką maszynkę i pozdejmować wszystko ze ścianek, bo zobaczcie, tutaj to masło z cukrem, ono się przykleiło i teraz, żeby dobrze pomieszać to jajko z tą masą tłuszczu z cukrem, musiałam to wszystko zdjąć ze ścianek i będę mieszać to jeszcze raz. Zobaczcie, tak wygląda dobrze wmieszane jajko. Ta masa ma być idealnie gładka. I teraz do tej masy przekładam moją łyżkę miodu. I znowu mieszam. I kiedy już wszystko mam wymieszane, został mi ostatni składnik, mąka. Mąkę będę dodawała po jednej łyżce i będę mieszać tak po jednej łyżce. Dlaczego mąkę dodaję po jednej łyżce? Z dwóch powodów. Pierwszy powód to moje ciasto, przez to, że dodaję ją stopniowo, będzie idealnie gładkie. A drugi powód, dodając mąkę stopniowo, kontroluję konsystencję i gęstość ciasta. Pod koniec, jak będę dodawała tą mąkę, widzę, jakiej gęstości i właśnie twardości jest ciasto. Ciasto kręcone w malakserze powinno być taką jednolitą kulką. Ja już mam końcówkę mąki i za chwilę Wam pokażę, jak to ciasto powinno wyglądać.
Może się zdarzyć tak, że zostanie Wam trochę tej mąki, ale może być również tak, że tej mąki będziecie musieli troszkę dołożyć. Od czego to zależy? Zależy to przede wszystkim od wielkości jajka i zależy również to od miodu, który dodaliście. Moje ciasto jeszcze nie ma konsystencji tej, którą potrzebuję, żeby miało. Zobaczcie, nie klei się już, ale chciałabym, żeby było jeszcze nieco twardsze. Dlatego ja już użyłam tutaj swoje 200 g mąki, ale dołożę jeszcze taką kopiastą jedną łyżkę mąki i zaraz zobaczycie, jakiej konsystencji oczekuję od mojego ciasta. Kiedy ciasto zbija się w taką kulkę, jest ciastem idealnym. Papier do pieczenia gniotę. Dlaczego? Dlatego, że teraz będzie łatwiej mi nim wyłożyć taką blachę do pieczenia. Jeżeli ciasto będziecie wyrabiali ręcznie, powinno być błyszczące, ale nie powinno się kleić do dłoni. I teraz zobaczcie, ja wykładam moje ciasto tutaj na papierze, na blaszę, a do rozkładania tego ciasta będę używała folii, folii spożywczej. Polecam Wam do rozkładania ciasta, do układania, do formowania go właśnie w takiej blasze wykorzystanie folii spożywczej. Jest to o wiele bardziej wygodne i przede wszystkim takie ciasto, które za chwileczkę schowam do lodówki, żeby mi trochę się schłodziło, nie będzie wciągało żadnych zapachów, które są w lodówce i jednocześnie nie obeschnie. O, zobaczcie, zrobiłam tutaj już taki delikatny rancik. Ciasto jest w miarę gładkie i w miarę równe i teraz przełożę je do lodówki na około 20 minut. Do garnka przelałam mleko i włączam ogrzewanie pod garnkiem na maksymalnej mocy mojej kuchenki. Do zimnego jeszcze mleka przesypuję całą mannę. I teraz cały czas mieszając będę zagotowywać mleko z manną. To jest ważne, żeby cały czas mieszać, bo jeżeli tego nie zrobicie, to zrobią się grudki w Waszej mannie. Manna już mocno zgęstniała, zobaczcie, ona już jest bardzo gęsta, ale ja muszę zaczekać, aż się zagotuje. Ona ma się gotować, zaraz zobaczycie. I pamiętajcie, cały czas mieszajcie. O, już zaczyna się gotować, zobaczcie, już pojawiają się bąbelki. I tak pogotujcie ją 2-3 minuty z tymi bąbelkami, a potem odstawcie, żeby wystygła. Mannę teraz odstawiam do stygnięcia, a na ten sam palnik stawiam drugi garnek, w którym mam wodę. Pamiętajcie, wody nie nalewajcie za dużo, tylko tyle, aby nie dotykała do Waszego sitka bądź miski, ponieważ moja miska jest za mała jak na ten garnek i ja wykorzystuję jeszcze sitko. Może być również takie silikonowe jak ja mam. Przykrywam, czekam aż woda się zagotuje. A ponieważ minęło 20 minut, wyciągam swoje ciasto z lodówki. Ono już zrobiło się twardsze po pobycie w lodówce. Zdejmuję oczywiście folię i wkładam takie ciasto do piekarnika na 20 do 25 minut, aż do zrumienienia. Spód piekę na środkowej półce. Woda w garnku się zagotowała i to jest ten moment, kiedy zabieram się za przygotowanie masy jajecznej. Jajko całe wbijam do miski. Jajko oczywiście jest wcześniej bardzo dokładnie umyte i możecie je nawet sparzyć. Jak sparzycie jajko, po prostu wystarczy je przelać wrzątkiem i to wszystko. Do miski z jajkiem wsypuję również cały cukier. Wszystko teraz stawiam na mojej parze i na małych obrotach mikserem będę ubijać. Takie jajko z cukrem ubijałam przez 8 minut. Zobaczcie, masa się zrobiła gęsta, ale jednocześnie jeszcze jest lejąca. W tej chwili już ją zdejmuję i odstawiam do ostygnięcia.
Palnik jest jeszcze ciepły i wykorzystam za chwilę jego temperaturę. A teraz połamię trochę moje orzechy, bo są jednak w dużych kawałkach i podprażę je, właściwie już mogę je zacząć podprażać na patelni. Pamiętajcie, aby takie orzechy podczas opiekania troszeczkę ruszać, żeby się nie poprzypalały. Minęło 25 minut w moim przypadku. Zobaczcie, ciasto jest pięknie zrumienione i muszę je teraz odstawić do ostygnięcia. Kiedy wystygła manna i kiedy wystygły jajka z cukrem, będę je łączyć. Jak to robić? Najpierw na najmniejszych obrotach trzepaczki, albo możecie zrobić to ręcznie, wymieszam mannę. Teraz dodaję do niej po łyżce masła. Moje masło, jak widzicie, jest już miękkie i dzięki temu łatwiej mi będzie je rozprowadzić w mannie. Oczywiście będę to robić znowu na najmniejszych obrotach. I tak po jednej łyżce mieszam, aż dodam całe masło. Teraz do manny wymieszanej razem z masłem będę dodawać też oczywiście po łyżce jajka z cukrem. I również delikatnie będę mieszać. I teraz taką masę przekładam na mój spód. Spód z masą przekładam do lodówki na około 20 minut do pół godziny. Za chwilę będę wyjmować moją blachę z lodówki, dlatego już zajmę się przygotowaniem polewy czekoladowej. Rozgrzewam garnek na połowie mocy kuchenki i do garnka przekładam masło i czekoladę i będę je razem rozpuszczać i mieszać. Pamiętajcie, aby podczas rozpuszczania się masła i czekolady mieszać. Kiedy czekolada już jest płynna i będzie można ją wylewać, wyjmuję z lodówki moje ciasto. I teraz taką płynną czekoladę wylewam na moją masę. Teraz używając łyżki rozprowadzę równomiernie na całej powierzchni. I teraz takiego mazurka udekoruję, żeby był ozdobą naszego stołu. Pamiętajcie, aby ozdabiać mazurka, póki czekolada jest na tyle płynna i klejąca, aby wszystkie ozdoby się przykleiły. Jak ozdabiać? Jak macie ochotę. Użyjcie wyobraźni, zaproście dzieci, zaproście całą rodzinę, niech to będzie Wasze wspólne dzieło. U mnie są dzisiaj kwiatki i przede wszystkim orzechy, bo my uwielbiamy orzechy właśnie w tym cieście. Ja w tej chwili przekładam moje ciasto na talerz. Zobaczcie, ono jest bardzo sztywne i zrobię to bez kłopotu. Jeżeli nigdy nie przygotowywaliście jeszcze mazurka, polecam Wam zacząć właśnie od tego przepisu. Nie jest on trudny, nie wymaga doświadczenia i na pewno nie jest skomplikowany. A efekt? Sami zobaczycie, jak zrobicie, jak pysznym jest ciastem taki mazurek i czasami żałuję, że robię go tylko raz w roku. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia. To tradycyjne ciasto pieczone, jeszcze raz, jajko, o jajku powiedziałam, jak mówiłam o składnikach, wydaje mi się, że nie. Nie, stop. Mikrofon widzę, nie wiem dlaczego mikrofon, czekaj tu. Pierwszy powód to moje ciasto będzie wtedy idealnie gładkie. Ale ja to umieszczę na końcu. W nosie to mam, umieszczę to na końcu, żeby wszyscy wiedzieli, w jakich warunkach muszę pracować. Jesteś pewien, że włączyłeś? Żebym się nie nagadała w powietrzu. Nie no, słuchajcie, no założył facet poduszkę na głowę i się śmieje ze mnie, no.